Tadeusz Giedroyć urodził się w 1932 roku w Suwałkach. Kiedy miał 3 lata, przeniósł się z rodzicami do Wilna. Wybuch wojny bardzo pogorszył sytuację rodziny. Była bieda, nie było co jeść. Było... Chodziliśmy na wieś. Jakieś ostatnie szmatki zanosiliśmy i dostaliśmy za kawałek chleba. Czy garstkę mąki. Zabawę przed zsyłką na Syberię w kwietniu 1945 roku rodzina wyjechała na ziemię odzyskane do Olsztyna. Olsztyn. Pobojowisko takie to było, ale Rusy jeszcze dopalali. Jeszcze kwiecień, maj, czerwiec, jeszcze Olsztyn się palił. Odgruzowaliśmy to wszystko. To tam i dorośli, i dzieci pomagali to wszystko robić. Po wojnie pan Tadeusz zajął się pieczeniem i sprzedażą chleba. Handlował przed olsztyńskim ratuszem. Stołeczek miałem postawiony i chleb. Mąkę to braliśmy w ten sposób, że ojciec i ja rowerem jeździliśmy na wieś, na klepisku, patykiem wymuciliśmy to i w domu na młynku od kawy takim ręcznym zmleliśmy tą mąkę i matka upiekła. Centrum Olsztyna szybko stało się miejscem, w którym mieszkańcy mogli kupić najpotrzebniejsze produkty. Pierwszy ryneczek, proszę panią, to był później tutaj na 1 maja koło ratusza. Później rynek zrobili na placu byłym Świerczewskiego. Wszystko sprzedawane było. I różne ciuszki były sprzedawane i coś do jedzenia można było kupić. Pasją pana Tadeusza były sporty motorowe. Brał udział w rajdach i motokrosach. Pierwszy motokros był tutaj między torami, tu przy dworcu zachodnim. Taki motocykl miałem składany z części. I tym motocyklem tak sobie jeździłem. Później klub ten się organizował. Zacząłem jeździć tam. Tam dostałem znowu motocykl. I jeździłem na te imprezy. Potem motokrosy się odbywały na Dajtkach. Tam dobre wyniki miałem na tych motokrosach. Miałem pierwsze, drugie miejsce nieraz miałem. Żona Tadeusza Giedroycia zajęła się organizacją zawodów motokrosowych. W ślady rodziców poszły również ich córki, które organizują rajdy samochodowe.